Witam, kochani. Dzisiaj będziemy robić czarny salceson z tego, co udało mi się dostać. A wykorzystamy golonkę tylną, mamy kawałek podgardla, dwie nereczki, które się od wczoraj moczą, dwa ozory, kilka żołądków indyczych i serc indyczych, no i skóry z boczku. Oczywiście musimy to przepłukać, przejrzeć, powycinać co niepotrzebne. Nerki musimy przekroić na płask. Po odsłonięciu będziemy mieć białe żyłki. Te żyłki wszystkie musimy wyciąć. Po przekrojeniu nerki, tak ona wygląda, to co białe wycinamy. Może na przykładzie pokażę Wam, jak powinno być usunięte i co usuwamy. Ja już wykroiłem, teraz tylko to ściągnę i Wam pokażę. To jest do wyrzucenia. A tak oczyszczona jest nerka. Następnie taką nerkę wkładamy do wody, do zimnej wody i moczymy, zmieniając często wodę. Teraz te mięsa będziemy peklować. Przygotujmy sobie gar, w którym będziemy peklować. Zrobimy też solankę, 80 g soli na litr wody. Na dno garnka wkładam golonkę. Następnie wrzucamy pod gardle. Serca indycze poprzekrawałem na pół. Żołądki ponacinałem, tak aby to wszystko przeszło solą. Aby się dobrze zapeklowało. Więc też wrzucamy do garnka. Ozory też sobie naciąłem wzdłuż. Wrzuciłem do gara, następnie wrzucimy nerki. Nerki są porządnie, kilkanaście razy wymoczone, woda za każdym razem wymieniana. Na sam wierzch rzucę sobie jeszcze skóry. I jak wszystko umieściliśmy w garze, zalewamy solanką. Przykrywamy i odstawiamy w takie chłodne miejsce. Ja wystawię na zewnątrz. Na zewnątrz mam taką temperaturę w granicach 5 do 8 stopni. I będziemy peklować przez 24 godziny. Możemy peklować nawet 3 dni. Ja zrobiłem solankę troszeczkę taką mocniejszą, 10%, czyli 100 g soli na litr wody, ale w większości przypadków stosuję solankę 80 g na litr wody. Z racji tego, że będę peklował tylko dobę, tą solankę zrobiłem mocniejszą. Dociskamy jakimś talerzykiem, tak by mięso nie wypływało i spotykamy się jutro. Witam wszystkich kolejnego dnia. Zobaczymy, jak te mięsa wyglądają. Najpierw ocenimy zapach. Wszystko w porządku. Wyciągamy talerzyk, którym przygniotłem wszystko, aby nie wypływało. Odlejemy wodę i przepłuczemy. Po przepłukaniu te mięsa będę parzył, a będę parzył w dwóch osobnych garnkach. W osobnym garnku na dno kładę sobie skóry, pod gardle i nerki. Dlaczego? Dlatego, że to nie wymaga dużej, wysokiej temperatury, no i to się sparzy dość szybko. Natomiast resztę mięs będę musiał parzyć w wyższej temperaturze, tak na granicy gotowania się. No i na pewno zajmie to więcej czasu. Za mięsem do gara trochę przypraw. A przyprawy takie jak dość sporo liścia laurowego. Jak widzicie, jest tutaj aż 5, kilkanaście kulek ziela angielskiego, kilkanaście kulek pieprzu czarnego, kminek, kilka ząbków czosnku i jedna cebula przekrojona na pół i po połówce dodane do każdego gara. Teraz zalewamy zimną wodą, tak aby lustro wody przykryło mięsa. Stawiamy na gaz i parzymy. Za chwilkę powiem, jak parzymy. A więc w tym małym garze, gdzie mamy podgardle, skóry i nerki,
Będziemy to parzyć do miękkości, nie za długo, dlatego że podgarnę ma dużo tłuszczu, nie chcemy, żeby się wytopiło i tak dalej. Więc proponuję parzyć w temperaturze 80-85 stopni do miękkości. W dużym garze mamy golonkę, żołądki, serca, ozory. To będziemy gotować tak około 2-2,5 godziny na granicy wrzenia. Raz mówię gotować, parzyć, nieważne, i tak wiemy, o co chodzi. Co ważne, kochani, bo jak wiemy, mięsa po solance zostały przepłukane. Aby ta woda teraz podczas tego gotowania, parzenia nie wypłukała tej wszystkiej soli z tego mięsa, dosypmy po jednej łyżce zwykłej soli do garnka. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, pachnie bardzo ładnie. Przy okazji powiem Wam, że czekam na paczkę. Będziemy robić przetwory długoterminowe. Mam nadzieję, że sprzedawca tym razem mnie nie wystawi. Także, kochani, czekamy, bo pójdzie seria filmików z pysznymi zapasami. Nerki doszły pierwsze, więc je wyciągnąłem. No i kolejne, co wyciągnąłem, to podgardle. Teraz wyciągamy skóry. Skóry też są mięciutkie. No i kolejno, co miękkie, to wyciągam. Teraz wyciągnąłem ozory. Skóry mam już wyciągnięte, wystudzone. Dochodzi jeszcze w garze golonka. Skóry podzieliłem sobie na dwie części. Tutaj mam skóry z takimi kawałkami tłuszczu, tutaj bez tłuszczu. Te skóry bez tłuszczu będą pokrojone na kawałki, a te pójdą do zmielenia. Tych skórek do salcesonu myślę, że wystarczy. Za dużo nie będę dawał. A te skórki pójdą do zmielenia. Poprzekrawałem na mniejsze, tak aby weszło do gardziela maszynki. Jeszcze będzie skóra z golonki. Tą skórę z golonki też zmielę na drobnych oczkach. Teraz wezmę się za podgardle. Podgardle pokroję w niedużą kostkę. No, powiem Wam, że ja mam to podgardle piękne. Mało co tłustego. Za podgardlem pokroiłem nerkę w takie większe kawałki już. Teraz pokroimy ozory. Golonka wyciągnięta, już ją studzę. Tu mam pokrojone ozory. Ozory jeszcze większe kawałki pokroiłem. Serca poprzekrawam jeszcze na pół. Żołądki pokrojone idą do miski. Z golonki ściągamy skórę. Skórę przerzucamy do skórek, które będę mielił. Mięso obieram z kości, kroję w kawałki i dorzucam do miski, tu gdzie już mam wszystko pokrojone. Wszystkie mięsa mam pokrojone, tak one wyglądają. Teraz przygotuję maszynkę i te skóry, składową tłustą plus część podgardla zmielimy na najmniejszym oczku. Maszynka przygotowana, oczko makowe. Do tego dorzucimy też czosnek plus skóry i mielimy. A czosnku dajemy 2 gramy na kilogram mięsa. Jeszcze wspomnę, ważne jest, aby te wszystkie mięsa po obraniu z kości zważyć. Razem z tymi skórami, które będę mielił. Musimy znać tego wagę, ponieważ do tej wagi właśnie zważyłem czosnek. I tak, wspomniałem, czosnku 2 gramy na kilogram. Skóry tłuste pomielone, tak to wyszło, taka kaszka. Następnie odważamy przyprawy. Jeżeli chodzi o przyprawy, to 2 gramy pieprzu czarnego na kilogram, pół grama gałki muszkatołowej, 2 gramy czosnku, no to wiemy, ponieważ czosnek mieliłem ze składową tłustą, czyli ze skórami. Do tego kminek kminku 2 gramy na kilogram, kolendra pół grama, majeranek pół grama i pieprz biały gram. Oczywiście przyprawy podam w opisie.
Do tego mamy hemoglobinę, hemoglobiny 20 gram na kilogram. Jeszcze wspomnę wszystkie przyprawy wykorzystane w tym przepisie firmy Mirpol. Rozrobimy teraz hemoglobinę. Do naczynia wsypujemy łyżeczkę soli, wsypujemy hemoglobinę, wlewamy jakieś 3 chochelki wywaru spod gotowania. Z podgotowania mięs oczywiście i będziemy blendować. Następnie zblendowaną hemoglobinę wlewamy do tej składowej zmielonej. Następnie wrzucamy wszystkie przyprawy i dobrze musimy wymieszać. Taka tego ma być konsystencja podczas mieszania. Gdyby się okazało, że jest jeszcze zbyt sztywne, suche, dolewamy wywaru. Teraz przerzucimy do całości. No i tak wygląda po połączeniu tych dwóch składników. Teraz przygotujemy osłonki. Ja mam przygotowane poliamidowe. Wcześniej dobrze jest namoczyć takie osłonki, dlatego że podczas wiązania są bardziej podatne. Mam pęcherz, mam żołądek, mam kątnicę, natomiast stwierdziłem, że nabiję w osłonki poliamidowe. Dlatego też, że podzielę sobie to na mniejsze porcje i będę się mógł z innymi podzielić. Osłonka przygotowana. Z jednej strony zawiązane, wywinięte, aby było wygodnie napełniać, i napełniamy łyżką, dość dobrze ubijając. Jedna osłonka jest już nabita, teraz będę nabijał drugą. Powiem Wam, że napełnia się to naprawdę przyjemnie, bez żadnego problemu. Jeszcze wspomnę o konsystencji tego. Ja zrobiłem dość gęste, możecie zrobić rzadsze. Natomiast ja uważam, że tak jest dobrze. I tak powiem Wam, że co chwileczkę dolewałem kolejną chochelkę wywaru, aby uzyskać tą konsystencję. Natomiast tych chochelek chyba było z 10. Ale to już sami, jak będziecie robić sami, musicie do tego dojść, ile tego wywaru. Dlatego dobrze ten wywar mieć. A jak Wam tego wywaru zostanie, zawsze można wykorzystać pod jakąś dobrą zupę. Ale zupę chyba mocno rozcieńczono, ponieważ wywar jest mocno słony. No i wyszły mi takie sztuk 4. Trzy dłuższe, jedna mniejsza, ale fajnie, bo ta mniejsza będzie zaraz do testu. Stawiłem wodę na gazie. Doprowadzam tą wodę do 80 stopni. Następnie wrzucę salcesony na jakieś 40 minut. Salcesony wrzucone do wody o temperaturze 80 stopni. Tą temperaturę wody utrzymujemy przez 40-45 minut. Następnie salcesony wyciągamy i schładzamy w zimnej wodzie. Salcesony mam już sparzone i wystudzone. Teraz wykładamy na deseczkę. Drugą deseczką przekładamy z góry. Dociskamy czymś i zostawiamy do jutra. Witam wszystkich kolejnego dnia. Salcesony stężały. Tak one wyglądają. Teraz rozkroimy. Sprawdzimy, jak wyglądają w przekroju i jak smakują. No i tak wyglądają w przekroju. Jeszcze gdzie niegdzie widzę do końca nie stężały, jest jeszcze mięciutkie. Mogłem wsadzić na noc do lodówki, niestety nie wsadziłem, zostały na wierzchu, na blacie, ale zaraz to zrobię, wsadzę, stężeją jeszcze mocniej. W przekroju, tak jak widać, po rozkrojeniu pachną niesamowicie. Ukroimy plasterek, sprawdzimy. Mimo że nie stężało mocno, to plasterki da się kroić. O kurde. Smak. O, no super. Po prostu super. Kolejna bardzo udana wędlina. No i kochani, jeżeli filmik Wam się spodobał, a na pewno Wam się spodoba, gdy wypróbujecie ten przepis, bo warto, to wciśnijcie dzwoneczek. Dzwoneczek też i przypomni Wam o kolejnym moim filmiku. Zasubskrybuj. I nie zapomnij zajrzeć na social media.
na Instagram, na TikTok, na grupę na Facebooku Gotowanie na spontanie, kuchnia staropolska. No i wkrótce polecimy z kolejną serią filmików z domowymi przepisami na bardzo dobre wędliny. Dzięki, że byłeś ze mną i do następnego. Cześć.